Monika Pikuła nie tak wyobrażała sobie swoje czterdzieści. Urodziny. Ojciec jej dwóch synów. Zostawił ją dla młodszej. Na szczęście, chociaż w pracy zaczyna się jej układać. Gdyby jakiś czas temu spytano ją, jak wyobraża sobie swoje czterdzieści. Urodziny. Nie. Miałaby problemu z odpowiedzią. Reklama Monika Pikuła spędziłaby je z ukochanym, Marcinem Bosakiem, 41. I synami, Władkiem, 12, Jasiem, dziewięć. Od studiów tworzyli wyjątkowy duet. Niestety, pod koniec 2016 roku. Podczas pracy w teatrze Marcin poznał inną aktorkę, Marię Demską, 30. Nie wahał się postawić na szali całego dotychczasowego życia. Zakończył siedemnastoletni związek i wyprowadził się z domu. Monika Kła nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje, była bliska załamania. Nadomiar, złego w tym samym czasie pożegnała ukochaną mamę. Na szczęście szybko wyszła na prostą i nauczyła się żyć na nowo. Złapała wiatr w żagle, mówi Rew jej znajoma. Posypały się role, tak potrzebne w jej sytuacji. To pomogło jej stanąć na nogi. Również psychicznie. Niedawno spekulowano, że Monika Pikuła układa sobie życie z kolegą po fachu. Jakubem Lasotą, 45, oboje jednak szybko zdementowali te plotki. Aktorka jest sama i poświęca czasy synom. Choć nie wyklucza nowego związku, wciąż jest przecież atrakcyjną kobietą. Od Marcina Bosaka nigdy nie doczekała się pierścionka zaręczynowego. Ale może jeszcze wszystko przed nią? W końcu serce nie sługa.